W Wigilię Bożego Narodzenia świat śledził podróż statku Apollo 8 wokół Księżyca. Astronauci przemówili do ludzkości słowami z prawieków. Przywołali biblijną historię stworzenia z Księgi Rodzaju. Właśnie zaczyna się wschód Słońca nad Księżycem. Załoga Apollo 8 ma przesłanie dla ludzi na całej Ziemi. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Załoga Apollo 8 życzy wam dobrej nocy, wiele szczęścia i wesołych świąt. Niech Bóg błogosławi wszystkim na dobrej ziemi. Daj nam, Panie, widzenie, które uchroni nas przed upadkiem. Daj nam wiarę, która umocni naszą słabość. Daj nam wiedzę, abyśmy napełnili nasze serce zrozumieniem. Ukaż nam drogę do powszechnego pokoju. Amen. Dziesięciokrotnie okrążyliśmy Księżyc, fotografując potencjalne lądowiska. Największe wrażenie zrobił na nas nie widok Księżyca, lecz Ziemi. Kiedy wracaliśmy, wyglądała naprawdę wspaniale. Najbardziej krytyczny moment misji to chwila odpalenia silników członu napędowego, kiedy opuszczamy orbitę okołoksiężycową. Gdyby nie udało się ich uruchomić, krążylibyśmy wokół Księżyca w nieskończoność. Nie byłoby dla nas ratunku. 8, 7, 6, zapłon. Silnik pracuje. 78 sekund do zejścia z orbity. Apollo 8, opuszczacie orbitę księżycową. Chyba tak musieli czuć się podróżnicy w dawnych czasach. Wyruszamy w długą drogę do domu. Powracamy na Ziemię.